co robi prawdziwy motocyklista, gdy chce się napić, a nie ma z czego? Jest alkohol, jest piweczko, o i Koli by się napił. Jest kola, ale nie ma szklanki. O, jest szklanka. Przepis na zrobienie szklanki 10 sekund. Fasolka z Biedronki. O. O. Pyk, tu woreczek przygotowany wcześniej, jak w prawdziwej kuchni. Szczelny, to przede wszystkim musi być szczelne. Bierzemy naszą fasolkę. I hopsa! Jeps ją tu do środka. Żeby się nie ubabrać, tylko przy okazji. I w ten oto sposób jest przygotowany prawdziwy motocyklowy turystyczny kubek. Nie do zniszczenia. Wracamy do naszej motocyklowej kuchni. Tutaj już woda prawie jest usmażona. Trzeba uważać, żeby nie przepalić. No, chyba się sam nie wyłącza. I myk do kubeczka. Weź nogi. O. I myk do kubeczka. Wyparzamy kubeczek. Zabijamy wszystkie fasolki. Wlejemy tak menis wypukły, ale żeby nie poleć się po nogach. I tak oto kubek jest jeszcze bardziej przygotowany do spożycia. I tak do oto kubeczka, który został przygotowany z fasoli konserwowej, biedronkowej po uprzednim wyparzeniu. Wlewamy sobie trochę coli. Nie za dużo, bo to ponad, bo to prawie pół litra. I tak oto drink tender, czyli grom dla prawdziwych mężczyzn, gotowy. Podobno trzepnie niesamowicie. Żeby tylko serducho wytrzymało. Prawda, że urlop udany. Dwa koty, tylko karki poukręcane. Łby pourywane. Tylko teraz jeszcze miał szum. Trzeba to tylko utylizować.